tym nagraniu pokażę Ci, jak zapisać konfigurację elektronową z wykorzystaniem rdzenia gazu szlachetnego. Inną nazwą, z jaką możesz się spotkać dla tego typu notacji, jest skrócony zapis konfiguracji elektronowej. Aby zbytnio nie utrudniać tego zadania, skupię się tylko na atomach i jonach pierwiastków pochodzących z bloku energetycznego S i z bloku energetycznego P. Jeśli chcesz wykorzystać tzw. rdzeń gazu szlachetnego w trakcie pisania konfiguracji elektronowej danego atomu, to wystarczy, że skorzystasz z takiego schematu. Najpierw zapisujesz symbol atomu, jakiego konfigurację chcesz zapisać. Następnie po dwukropku w nawiasie kwadratowym zapisujesz symbol gazu szlachetnego, który poprzedza opisywany przez Ciebie atom. Ten zapis mówi: tu schowano zapis konfiguracji elektronowej dla rdzenia danego atomu. A następnie zapisujesz wszystkie pozostałe elektrony zgodnie z zapisem podpowłokowym. Będą to elektrony walencyjne analizowanego przez Ciebie atomu. Co to oznacza, że masz wziąć poprzedzający atom gazu szlachetnego? Otóż będzie to gaz szlachetny znajdujący się w poprzednim okresie, czyli wierszu względem atomu, którego konfigurację chcesz opisać. Dla przypomnienia, gazy szlachetne są tak nazywane, ponieważ mają one całkowicie zapełnione swoje powłoki elektronowe, dzięki czemu mają możliwie najniższą energię, a to z kolei prowadzi do tego, że nie chcą tworzyć wiązań chemicznych z innymi atomami. Gazy szlachetne mają dublet, hel, bądź oktet elektronowy na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej. Dzięki temu są one bardzo mało reaktywne. Dobrze. Przejdźmy do zapisu konfiguracji elektronowej z wykorzystaniem rdzenia gazu szlachetnego dla jakiegoś atomu. Dajmy na to dla atomu krzemu. Krzem znajduje się w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków. To podpowiada nam, że będzie miał zapełnione trzy powłoki. Co więcej, krzem znajduje się w 14 grupie, czyli kolumnie układu okresowego pierwiastków. To z kolei podpowiada, że ma on cztery elektrony walencyjne, czyli cztery elektrony rozmieszczone na ostatniej, trzeciej powłoce. O liczbie elektronów walencyjnych mówi numer grupy, a dla grup powyżej 10 numer grupy minus 10. Pamiętaj, że grupa w układzie okresowym pierwiastków zawiera pierwiastki o podobnej konfiguracji elektronowej ostatniej walencyjnej powłoki, która jest odpowiedzialna za większość właściwości chemicznych tych pierwiastków. Wracając do krzemu. Warto zauważyć, że pierwiastek ten znajduje się w bloku energetycznym P. Stąd też wiemy, że jego elektrony walencyjne są rozmieszczone na podpowłoce S i podpowłoce P ostatniej powłoki. Zapiszmy konfigurację elektronową w sposób podpowłokowy. Zapisujemy symbol krzemu, podajemy jego liczbę porządkową, stawiamy dwukropek i wymieniamy wszystkie obsadzone podpowłoki. Zacznijmy od pierwszej powłoki. Mamy tu podpowłokę S obsadzoną przez dwa elektrony. Następnie mamy podpowłokę S drugiej powłoki z dwoma elektronami. Kolejna podpowłoka to podpowłoka P drugiej powłoki, która również jest obsadzona maksymalnie, więc jest na niej 6 elektronów. I przechodzimy do powłoki walencyjnej. Podpowłoka 3S z dwoma elektronami i podpowłoka 3P z dwoma elektronami. Jeśli ten typ zapisu konfiguracji elektronowej stanowi dla Ciebie problem, proponuję obejrzeć inne nagrania dotyczące zapisu konfiguracji elektronowej. Zastanówmy się, jak zapisać tą konfigurację z wykorzystaniem rdzenia gazu szlachetnego. Najpierw znajdźmy gaz szlachetny, jaki poprzedza atom krzemu. Skoro atom krzemu znajduje się w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków, to interesuje nas gaz szlachetny z drugiego okresu układu okresowego pierwiastków. Jest to neon. Konfiguracja elektronowa dla atomu neonu wygląda następująco. 1s2, 2s2, 2p6. Zobacz, że tak samo wygląda konfiguracja elektronowa rdzenia atomu krzemu, więc cały ten zapis możemy zamienić na skrótowe oznaczenie. A później wystarczy już tylko dopisać zapis konfiguracji dla elektronów nie znajdujących się w rdzeniu atomu, czyli dla elektronów walencyjnych atomu krzemu. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Zapiszmy w sposób skrócony konfigurację elektronową atomu wapnia. Wapń znajduje się w czwartym okresie, więc do zapisu rdzenia wykorzystamy gaz szlachetny z trzeciego okresu w układzie okresowym pierwiastków. Ten zapis mówi:
Tu są zawarte wszystkie elektrony atomu wapnia aż do czwartej powłoki elektronowej. Więc pozostaje mi już tylko dopisać elektrony walencyjne, które znajdują się na czwartej powłoce, na podpowłoce S. Wapń jest metalem, czyli w związkach chemicznych będzie chciał tworzyć kationy. Dokładnie będą to kationy dwudodatnie. Jeśli obojętny atom wapnia przejdzie w kation, odda dwa elektrony. Zobacz, co się dzieje w takiej sytuacji. Nie mamy już elektronów na ostatniej powłoce. Kation wapnia przejmuje konfigurację elektronową poprzedzającego go gazu szlachetnego. Jest to dla niego bardzo korzystne energetycznie. Całkowicie zapełniona powłoka zapewnia mu możliwą najniższą energię.